Dzień dobry. Bienvenidos. Guten Morgen. Dobry wieczór. Привет. I po angielsku nie pamiętam. Welcome everybody to the sixth, I guess, Salsa Spring Break in the history of the galaxy. We are gonna start the shows, the main set of the shows tonight. And we have some special project of the Salsa Libre instructor, which is sitting around here. She's name is Agnieszka, Abraham, very biblical name. But before it was another name because she's married, and now because of that she is married, she got pregnant and she don't dance anymore. Where is she? Ah, she's here. Agnieszka, show yourself and your little. Yeah. Guys, salsa is very dangerous. It seriously affects your health. Thank you very much. Przepraszam, excuse me very much. Zapomniałem o przesuwaniu tradycyjnym. Kochani, niestety wasza pupa musi pójść w obroty. Mianowicie, pupa robi to. Przepraszam. No róbcie, Agnieszka może nie. Agnieszka nie, ale reszta, wszyscy się posuwają. Sam nie czuję, jak rymuję. Proszę się posunąć wzajemnie, tak? Proszę do tyłu. Mianowicie tak, te boczki boczne muszą zniknąć troszeczkę, prawda? Nie ma boczków, ale stałaś się boczkiem, no niestety. Szpek, jak to mówią Niemcy. Proszę, boczek niech się usunie, no niestety. Kochani, musimy trochę dalej. Oczywiście następną fazą po usuwaniu boczków i posuwaniu się będzie siadanie. Trzeba usiąść po posunięciu, dobra, kochani? No jak tam, no nie, proszę o współpracę. Dziewczyny, no to proszę użyć pupy do tyłu, cyk, i cyk, i cyk, i cyk, i cyk. Excuse me guys, how many of you come from not Poland? Whee! Great, okay, I just moved the guys to the back because nobody is gonna see the shows, yeah, it's... It would be a bit pathetic. And now, let's do the second phase of the preparations for the shows. So, sitting down phase. Please sit down, squawk, and everybody in the row with quawk. Quawk is the guy in the red shirt. Please sit. No, your right. Your legitimate right to watch the shows is not gonna be affected, I guess. Okej, okay. Tutaj mamy kwestię zdjęć, rozumiem. I słup jest za wami, więc słup nie widzi. Proszę, bo tam są ludzie. Tam są ludzie i oni chcą zobaczyć sztukę, prawdziwą sztukę, którą będziemy zaraz oglądać. Pan w koszulce w kratkę i pani w koszulkę w dziurki też zmienia pozycję z stojącej na siedzącą. Proszę się nie wiercić. Kurs merengue będzie. Marek Badurek będzie prowadził. Dobra, uważam, że jesteśmy gotowi. This set of shows is being broadcasted online. Hello everybody in the world, there is a small camera. Say hello to people in Australia, England, America, Cuba, possibly not, but anyway, hello. It's an honor to have you here in Salsa Libre, virtually. And now, give a big hand to the Salsa Libre Drama Queens, the group of Agnieszka Abbe. Come up on stage. Beautiful ladies. A lot of work, sweat and tears. Thank you.
Aplauso. Agnieszka Ab. Abraham. And the Queens Full of Drama. To było, Agnieszka, dramatyczne. Bardzo. Bardzo mi się podobało. Dziękujemy. Kochani, następną tym razem parą będzie kolejne powiedzmy reprezentanci gospodarzy, czyli nas, ale oczywiście realizujący swoje talenty artystyczne dużo na szerszą skalę niż tutaj nasze poletko Salsa Libre. Ostatnio występowali na festiwalu Stars of Salsa w Londynie, gdzie spotkało się, no już wszystko wiadomo, gdzie spotkali się z bardzo ciepłym, gorącym przyjęciem ze strony również gwiazd Mambo. Mianowicie będzie to występ Rafała Krakowiaka i Sandry Guzek. Zapraszamy!
No więc frakcja trójmiejska Salsa Libre tutaj w mocnej awangardzie, ponieważ i Agnieszka, i Rafał są z Trójmiasta. No co z Gdańska? No mówię, to się zgadza, nie? To jest jedno z trzech. No jak mówię, ludzie są ssakami. To... No dobra. Kochani, natomiast Sandra, w sumie nie wiem, jakie są jej korzenie, no ale zakładam, że z Warszawy w takim razie, defaultowo. Okej, kochani, dear foreigners, I forgot about the English part. That was the small representation of our school, Salsa Libre dance school, Rafael and Sandra. Very talented mambo dancers. They performed during Stars of Salsa event in London, and they were shaking hands with the biggest salsa stars in the world. Okay, okay, that was, you know what I mean? And now, and now the second, the third show, Agnieszka, don't laugh because I'm gonna melt down. The next show is not from Salsa Libre, it's from Salsa Project. Salsa Project is a dance school and a project from Łódź city. No, I was about to say that it's from the city near Warsaw, but actually that might be a bit offending. So, it's next to Warsaw, far away, 100 kilometers at least. there are a lot of talented guys, talented people like Pedro. Yeah, Pedro. Pablo. This is Facebook. You only read a bit of it. Okay, anyway, but I love you. I love you for the... kocham go za przebranie na ostatnią imprezę. To jest, był jedynym przebranym. Cała Warszawa była do bani, nikt się nie przebrał. Ja trochę, a on się przebrał. Z Łodzi. Dobra, kochani, następna grupa jest z Łodzi. Jest to Project Salsa, którzy oni lubią mieszać różne style. Contemporary, rary, salsa and everything. Okej! Okay. Marta Rolnik, Isu Grupo, Ataka Cicio.
Okej, kochani, teraz będzie kolejny oczywiście pokaz i będzie to wyjątkowy dla mnie i dla całego Stasu Biorę Pro projekt, mianowicie występ mojej wspólniczki, która już wychynęła, Ani Hagowskiej, z znanym tancerzem wcześniej tańca towarzyskiego, obecnie specjalizującym się w mambo, Piotrem Kiszką, czyli mam schodzić, tak? Obecnie kreujący nowy zespół taneczny dwuosobowy. Now, give it up for Piotr Kiszka and Ania Czagowska, please. Szlafroczek. Tym samym mieliśmy okazję zobaczyć, przepraszam najmocniej, ale mieliśmy okazję zobaczyć premierę tego pokazu też i taka informacja, tak, brawo, taka informacja, że z chęci promowania salsy jako tego czegoś, co naprawdę jest super fajne, Ania z Piotrem będą występować teraz w programie Got to Dance po angielsku, a po polsku jestem, mało oglądam telewizję, tylko taniec. Więc zapraszamy do oglądania i głosowania, oczywiście będzie tańczony ten pokaz i nie tylko. No i cóż, po prostu kibicujcie. Okay, this was the world premiere of the new show of Ania and Piotr, and they really got to dance. I teraz, kochani, kolejna teraz faza tych pokazów, które teraz mamy przed sobą.
przechodzimy do warstwy zagranicznej. Mianowicie warstwa rozpoczyna się od pokazu jednoosobowego. Będzie to Falco, nigdy nie umiem wymówić jego nazwiska, z Ekwadoru. Okej, ćwiczyłem. Benalcázar. Benalcázar? Benal, a na Benalcázar albo odwrotnie. Ale Benalcázar, już poćwiczyłem, Ekwador. Jest to człowiek orkiestra, robi wszystko. Robi naprawdę wszystko. Robi afro, robi polo, różne triki mambowe, robi paciangę, robi funk, robi naprawdę wszystko. So, we are gonna see the show of Falco Benalcázar from Ecuador. And right now, España. Guy that dances everything from mambo to salsa. Afro and a lot of stuff, and he's really, really funny. So give a big hand to him. It's Benalcázar. Benal what? Benalcázar. So the accent was fucked up, or what? Benalcázar. Benalcázar? No. No, Benalcázar no. Benalcázar. Benalcázar. Kafar. Dobra. Yeah.
Falco Benalcázar. ¿Ahora bien? Mejor, ¿eh? Ok, sigo mejorando cada vez. Hasta... Ok. Hasta la próxima. El año que viene, a lo mejor. Ok. No, to taki był krótki imaginacja. Być może, jeżeli wam się spodoba, to zaprosimy Falco Benalcázar za rok. Bien. Dobra, i teraz dochodzimy do finału. Finał musi być silny i będzie to człowiek zwany szeroko w latynoamerykańskich kręgach sceny salsowej Rosa de Leon, czyli Leon Rose, ale nie tylko, ponieważ będzie jeszcze jego project, w którym mieści się kilka osób, które z kolei w sobie mieszczą ducha poprzednich formacji. Na przykład Matthew Ferré z zespołu, zabrzmiało trochę sportowo, Majusi, ma od Matthew Jew i tak dalej. Z zespołem, nie wiem, żeby się kojarzył jakoś tak. Jest to grupa, którą znamy z wszystkich praktycznie edycji Warsaw Salsa Festival. Jest też, to znowu jest problem, Doti. Ja mówię Uszati, ale chyba nie wiem, czy do końca jest tak. Ale jest to, no, jest to Polak, Węgier, dwa bratanki. To jest z tej historii. Jest to tancerka z Węgier, która jest po prostu wystrzałowa i zaraz czas zobaczycie. I ostatnia tancerka to Sandra, która jest z Paryża. A projekt Leon Rose Project to jest taki transkanałowy projekt między Anglią a Francją. Zaraz zobaczycie. A teraz and for everybody who doesn't speak Polish, now it's gonna be a Leon Rose Project. A lot of beautiful dancers from all around Europe. France, Hungary, and England. Big hand for Leon Rose Project, the final beat of this mini festival. Spell on you. Cause you're mine. Do 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 do. You better stop the things you do. I ain't lying. No, I ain't lying. You know I can't stand it. You're running around. You know better, daddy. I can't stand it 'cause you put me down. Yeah, yeah. I put a spell on you. Because you're mine. Ah, ah, ah.
little hair on the table. Put your 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 little hair on the Pani, i tym wystrzałowym pokazem, który swego czasu zmiótł mnie z nóg, kończymy set pokazów Salsa Spring Break. Spring Break. This was the last show for tonight, but obviously it's not the end of the party. Now everybody is slowly moving to the bar, you know, because the queue is gonna be huge. But before we go away, we want to say something about the project we are working on. Powiemy krótko o naszych... dziękuję. Jak widzę, że tak wychodzicie, to mi się nie chce specjalnie gadać. Chcieliśmy was zaprosić na kolejne edycje naszych festiwali na lipiec, na 5-7 lipca, który będzie się odbywał tu w Warszawie. Pracujemy nad fajną lokalizacją na świeżym powietrzu, więc śledźcie informacje. No i na festiwal Cubano do Bielska zapraszamy, jako że jesteśmy partnerami oficjalnymi, na majówkę i na oczywiście na listopad. Listopad... wszyscy rezerwują, mamy już strasznie dużo full passów sprzedanych, więc bardzo się cieszymy, będziemy inwestować w artystów. Natomiast chciałam zapytać, dlaczego tak mało full passów na Spring Break, co? Połowa! No, czy państwo nie znali artystów, to chyba dlatego, nie? To jakby ktoś miał jakieś uwagi albo chciał kogoś specjalnego na przyszły rok, to piszcie do mnie, dobra? Żebyśmy robili tak, żebyście korzystali, bo my to się napatrzymy, nie? Okej, słuchajcie, no w tym roku zaryzykowaliśmy trochę ze składem, ponieważ jest rzeczywiście mniej znany w Polsce, no ale zawsze kierujemy się jakby naszym nosem co do jakości i znajomością ludzi. Poza tym narzekaliście, że w kółko jest Juan, to nie ma Juana, o! Także słuchajcie, mam nadzieję, że będziecie ufali naszym wyborom w najbliższych eventach. Dzisiaj nie przedłużamy już wam przerw w imprezie, za chwilę otwieramy tutaj salę baciatowo, przytulanowo, kizombowo, zukową. Well, let's keep dancing, there is gonna be a sensual room here with bachata and everything, so, and there is obviously a party tomorrow and a lot of workshops.